Cześć wszystkim! No, połącz 7. Przyciąg Baldur's Gate 3. Dobra. Zanim idziemy do Baltazara, cofnijmy się trochę. Zobaczmy, co pominęliśmy. Możliwe, że jest jeszcze więcej tej świątyni po rozmowie z Baltazarem, ale wolę tego nie ryzykować. Więcej szczurów. Punkt orientacyjny. Dobra, szczury, macie coś więcej do powiedzenia niż tamte? Rękawica szar. Dobra. Tu jest przejście. Domyślam się, że bezpośrednio z tamtej zagadki, którą udało nam się rozwiązać. Tak jakby wygląda. A tam jeszcze mamy coś więcej. I tutaj też jest jakaś ścieżka. Dobra, spadajmy najpierw to, bo wygląda na bardziej poboczną ścieżkę. Większa szansa, że jest w niej coś ciekawego. Co to było? Złudna bestia. Ten poziom nie powinna być dużym wyzwaniem. Dobra, czy tutaj doskoczymy? Za daleko. A ty doskoczysz? Tak. To zazwyczaj magicznie sprawia, że cała reszta drużyny również jest w stanie doskoczyć. To wygląda na exploit, ale to jest exploit, który jest przydatny. Co my tu mamy? Złoto. Wygląda na to, że nic więcej. Dobra. There's something out there. I can feel it. Jurgir. Poziom 10. Tak. Podejdziemy do nich bliżej. To zdecydowanie na nas się rzucą. Już to przetestowałem. I to jest dosyć trudna walka. Dlatego zrobimy długi odpoczynek, zanim się za nich weźmiemy. Tylko jeszcze jedna rzecz. Z jakiegoś powodu Mefit nam eksploduje, jak idziemy do obozu. Dlatego go pozbędziemy się. Dobra. Gale chce z nami porozmawiać z jakiegoś powodu. Good evening. I'm here on behalf of Gale of Waterdeep. He wishes to extend you an invitation for a private conversation in a more suitable locale. W imieniu Gale'a, więc nie jesteś Gale'em. You are speaking to a mere projection of Gale. His appearance, his voice, and a certain measure of his personality. He constituted in this case to play as emissary and usher. Would you care to join him? What little I could glean from the portion of his mind that is open to me. It is a matter most urgent. Dobra, wskaż mi drogę. Gladly. Simply follow yonder path and soon you will find him. Moving in. Okay. Oznacza, że mamy zrobić odpoczynek? Czy nie? Dobra, zróbmy odpoczynek.
Gail, jeżeli chodzi o romans, to już mówiłem, że za późno. I love this time of night. There's an almost reverent silence that accompanies the peak of darkness. When you'd almost believe the dawn will never break. The cradle of eternity. The timelessness of lovers. That most beautiful of fantasies. Mógłbyś się umyć chociaż. Obawiam się, że to wszystko jest jedynie fantazją. So it is. But a very fine one. This may be my last night alive. I wanted it to be under a canopy of beauty and wonder. And with company to match. I thought this place might bring me peace. I thought it might make the weight of what I must do feel a little lighter. But I'm not so sure. Nie chcę wierzyć, że to koniec. Znajdziemy inny sposób, obiecuję. Thank you. But even if we do find another way, perhaps this is the right way. The end fate wishes for me. There is no point in running from the inevitable. Better to meet it. On my own terms. Skąd pewność, że to nieuniknione? Nie odnaleźliśmy jeszcze serca absolutu. I can feel it. Ever since we set foot in this strange, corrupted land. The closer we get, the heavier my own heart becomes. Stay with me a while, will you? Day will come all too soon, even in this place. Okej, mamy dwie opcje. Pierwsza brzmi gejowo, a druga brzmi brutalnie, więc spróbujmy pierwszą. Mam nadzieję, że to nie oznacza od razu. One moment with you could sate me for a lifetime and prize the fear from my heart. I'm so very glad you came to share this with me. I know this is all unreal, but I created it for you. You must know that you're very special to me. If things were different, if we were home, I'd have taken time to do things properly, to say it all better. But time is short. I'm in love with you. Okej, gej. Nie czuję do ciebie tego samego. I see. Well, perhaps this is for the best. Should my time be short, you will not be wounded too deeply by my absence. Thank you for spending this time with me. I think I want to be alone now. Możemy zostać przyjaciółmi, gej. Mam nadzieję, że to oznacza, że odzyskałeś nadal swoje wszystkie czary. Yes. Tak. No dobra. Ktoś jeszcze ma do powiedzenia coś? Fate, dost thou require a new ally? Oh. I guess I can take care of myself. I mean, I've gotten this far. Dobra. Nic ciekawego. Breathe deep
and move. Dobra, no to standardowy zestaw bojowy. You have my attention. Właśnie wyższe poziomy nie przyznają dodatkowych korzyści, okej. No i dobra. Podejście numer dwa. Tym razem spróbujmy się skradać. Szczęście wszyscy patrzą w tamtą stronę. Więc tak, mam plan. Wy zostańcie tutaj. A Gale spróbuje jak najwięcej ich zrzucić na dół w pierwszej turze. Chyba trójka to wszystko, na co możemy liczyć. Dobra, no to do dzieła. Wszyscy odparli zrzucenie. Dobra. Że przynajmniej to dwójka uda się zrzucić. Dobra. Jeszcze raz, Gale. Dobra, tak lepiej. Ale i tak musisz uciekać. Dobra. Czym możemy cię zatruć, osłabić? Niewieloma rzeczami. Masz dobre i zręczność, i kondycja, i mądrość. Cokolwiek spróbujemy, nie będzie zbyt dobrze na ciebie działać. Dobra. Dobra, masz jeszcze akcję dodatkową, dziapnij go sztyletem. Dobra, ich spróbujmy zamęcić, chociaż chyba oni mają... Nie, mają słabą mądrość, po prostu... Mieli szczęście. Dobra, dwóch się zamęciło. Uznaję to za sukces. Dobrze, byłoby się na nim skupić. Gdybyśmy chcieli go pomimo... Tak, ma dobrą mądrość, to by nie... To nie będzie dobra opcja. Ślepota też... Pocisk wiodący... Chyba najlepsze, co możemy mu zrobić. Dobra. Duchowa broń, czemu by nie? Nie miecz dwuręczny, młot. Dobra. Od razu możesz go ogłuszyć.
Dobra. Cios tarczą. Chyba jesteś za daleko na coś takiego. Dobra, nie reaguj. Oni są odporni na ogień. Dobra, zastanawia mnie, czy gość nadal tam jest. Czy uciekł. Spróbujmy. Jeżeli rzucimy obszarówkę, to powinno go... Okej, nie, to znaczy, że już uciekł. Może znowu tutaj wrócił. Dobra, bijcie się. Gale przydałaby się jednak. Przydałaby ci się jednak kamienna skóra. Still breathing, despite everything. Dobra, rzućmy sobie pieśń. Jeszcze tak, mam dobry pomysł. Rzućmy duchowych strażników. Przejdźmy się tutaj dookoła wszędzie. Jeżeli jeżeli ten gość gdzieś będzie tutaj chodził, to nadzieje się na strażników, otrzyma obrażenie i to powinno zdjąć mu... To powinno zdjąć mu niewidzialność. Dobra, ty odrzuć tych dwóch. Dobra. Trochę utrzymajmy dystans, bo widzieliśmy, że oni mają jakieś obszarówki wredne. Dobra. Okej, jednak dalej tam jesteś. Czyli był tutaj, tylko nasz wstrząs nie ten, nie dosięgnął go. O, dzięki, że mnie odtrąciłeś od min, to bardzo miło z twojej strony. Dobra. Te mefity ostatnio całkiem nieźle zadziałały. Więc spróbujmy ich użyć ponownie. Dobra, i spróbuj się ukryć gdzieś tutaj. Czy to przerwało nam koncentrację? Dobra, ty serce, przede wszystkim strażnik wiary, tutaj. Ponadto łyknij sobie lepszą potkę. Dobra, i to tyle z twojej strony. Dobrze by było tego gościa
zobaczyć. Ale to chyba się nie wydarzy. Dobra, strzelajmy może dalej nieziemskimi uderzeniami na lewo i prawo. Dopóki co wydaje się działać całkiem nieźle. Ponadto podejdź tutaj. Dobra, możesz go dziabnąć dodatkowo. Dobra. Strzała ognista tutaj powinna go odsłonić, mam nadzieję. Nie, bo on ma niepodatność. Okej, zapomniałem o tym. Dobra, to leczonko dla wszystkich. Dobra. Nawet nie wiem, co wybuchło. Nie reaguj. Dobra. Przywal mu. Leć tam, może się na tobie skupią? Nie. Dobra, nadal sytuacja wygląda nie najlepiej. Śmierdząca chmura chyba na dużo ich nie zrobi. Nie mają dobrą kondycję. Dobra, spróbujmy ich odrzucić. Powiedzmy, dawaj trzeciego poziomu. Niedobrze. Teraz możemy zareagować. Dobra. To zadaje obrażenie od światłości. To świetnie się sprawia. Dobra. Ponadto nadal leczymy się. Dobrze by było go w końcu zdjąć. Dobra.
To powinno mocno nam ułatwić sprawy. Dobra, nadal musimy uważać na te miny. Wygląda na to, że postanowił obminować dosłownie wszystko. Dobra, podejdź tutaj gdzieś. Dobra, na szczęście możemy się jeszcze leczyć. Dobra, chyba dobrze byłoby im trzasnąć tutaj. Odparli oboje, słabo. Dobra, czwartego poziomu. Nie będziemy się bawić. Te ich kusze nadal są bardzo groźne. Ej, oślepiony jesteś. Niedługo to bardzo źle się może skończyć. Dobra, trzaśnięcie znowu. Strażnik wiary, ratuj sytuację. Dobra. Pierwsze potrzebujemy znowu kojącego leczenia. Dobra, przywołajmy kolejnego strażnika wiary. Bardzo nam się tu przydał ostatnio. A to niestety musimy trzeciego poziomu rzucić. Kurde! Nie zauważyłem. Dobra, na szczęście mamy jeszcze kolejne leczenie u ciebie. Możesz ciachnąć go. Tak, dobrze. Teraz zajmij się tym gościem. Jeszcze raz. Pięknie. Dobra, ty lecz nas dalej. Podejdź tutaj, mam nadzieję, że to nie wpakuje mnie na minę. Dobra, podejdź w zasięg strażnika. Użyj jeszcze kolejne leczenie. Dobra, chyba ta właściwa bestia jest na dole.
Ale to chyba dużej różnicy nie robi dla ciebie. Cios tarczą? Znowu nie żyje, dobra. Magiczne pociski najwyższego poziomu, jakiego możesz. Jeden dla ciebie, dwa dla ciebie i reszta dla ciebie. Dobra, wygląda na to, że sytuacja jest już w miarę opanowana. Ten gość tutaj nadal żyje, powinienem chyba zacząć się nim przejmować. Dobra, mamy jeszcze ostatnie masowe leczenie, mamy. Dobra, to użyjmy tego. Dobra, Will, najpierw ciachnij tego. Ładnie. Teraz się odsuń. Czy możemy go ślepić 30%? Nie ma to sensu. Uśpienie. Okej, to się nie uda. Dobra, to uśpij jego. I powoli zaczniemy pomagać Gale'owi. Dobra, ty odejdź trochę. Wykorzystaj jedną turę, w której nie zostałaś zabita. Dobra, z ciebie już za bardzo nie skorzystamy. Magiczny pocisk. Promień mrozu. Idealnie, 4, dobra. Fajnie, że tu wpadłeś do nas. Dobra, załatwimy ciebie najpierw. A teraz powoli się zajmiemy tobą. Dobra, nie ma sensu już za bardzo z tym kombinować. Dobra, i tak będziemy musieli zrobić duży odpoczynek po tej walce, to wywalmy, co jeszcze mamy. Fiu! Dobra. Była trudna walka, nie wiem czy dlatego, bo miała być trudna, albo że nasza drużyna jest trochę słaba. Kusza ręczna. Plus 2. Piekielny truciciel. Możesz podpalić istotę trafiając ją tą bronią, gdy twoja postać jest ukryta lub niewidzialna. I strzał wypalającego płomienia. Raz na krótki odpoczynek. 6-11. No, całkiem niezła opcja, ale nie wiem. Może pozostanę nadal przy naszym łuku. Piekielny metal. Mogliśmy z tego robić rzeczy. U tego kowala. Spróbujemy.
ta kusza. No nie wiem, co się bardziej by opłacało, przyspieszenie czy to. Na razie pozostanę przy naszym obecnym łuku. Wy mieliście rzeczy, które posprzedaję. Ale że halabardy były porażająco skuteczne. Zwój drzwi przez wymiary, zwój lotu, zwój wębarii dotyku. Łudna bestia. Nic nie miała przy sobie. Szczerze, wzbogacimy się po tej walce. Dobra. To nam zajęło cały odcinek. Mamy więcej szczurów jeszcze. Zagadajmy z nimi, czy one będą miały do nas taką samą, takie same nastawienie. To jest ich... Czy to jest ich... Króli szczur? I should speak up. Unworthy of dark cloak. As rats go, this one seems to be somewhat of an eccentric. This is the path of heroes. Your feet sully. Two legs, too familiar. Yeah. Join an army, became an army. Leave! Możemy to zrobić jeszcze raz z tobą? Nie. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Ciekawe, że nie możemy porozmawiać z królem. Unworthy. Unworthy to walk among friendly bones. Leave. No dobra. Nie wiem, czy rozwiążę kiedykolwiek zagadkę związaną z tymi szczurami. Nieważne. Zasłużyliśmy na długi odpoczynek, czym się zajmę. Przy okazji też posprzedaję te wszystkie halabardy, które nam tutaj skądś dropnęły. No i cóż, i będziemy dalej sprawdzać, co tu właściwie mamy w tej świątyni. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.